Siema, witam Was w kolejnym filmie z ocenia graczy. No i Wam powiem, że mogło tego filmu nie być, bo była jakaś pojebana burza w nocy. Cały czas się łyskało, waliło jakimś deszczem i chyba myślałem już, że umrę, ale jednak przeżyłem i nagrywam ten film. Jest 14:08, czyli muszę się wyrobić ze wszystkim w 52 minuty, więc lecimy dzisiaj do oceny. Wpada świat. Dream. No i lecimy już z ocenianiem. No i jeszcze będę składał pod koniec eventu wakacyjnego miksa kongów, więc możecie napisać, czy zrobić jednego dużego miksa, czy podzielić to na przykład na dwa. Nie wiem, ile aktualnie jest tych filmów, ale myślę, że jest dosyć sporo tych kongów się pobiło. No i jakieś fajne loty też były, także możecie napisać, możecie też zostawić łapkę w górę i suba. Troszkę ostatnio mniej wyświetleń mają filmy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No i lecimy do oceniania. Tutaj piąty gracz z kolei ma 343 level, no i bardzo fajny ekwipunek Helmik z Czajgda, Pierek z wakacji tego zeszłorocznych, wspomnianym oczyszczeniem, Noshi z Waenry, Chłapki z Nymfy, zbroja złożona na 300 poziom oraz Budki z wakacji, no i Miaczek z licytacji. Niestety te legendy nie są ulepszone, ale ten heroik jest fajnie ulepszony, no i tutaj jakiś strój z animacją, może poczekamy chwilkę, ile ta, o właśnie z taką animacją. Lecimy dalej, jest Helmik z Jertka, Łapki ze Stwora naszej z Burkoga, Pierek z wakacji, zbroja na 144 level złożona, bronie z licytacji fajnie ulepszone, no i Budki z Gwiazdki, tutaj również legend jeszcze sobie ten gracz nie ulepszył. No lecimy dalej. 114 łowca. Helmik z Gwiazdki, Łapki z Pirata naszej z wakacji, Pierek z Miłka, zbroja z Kasima, czyli z Perskiego Księcia oraz Budki z Halloween. I tutaj również nie ulepszał tych legend sobie. 214 łowca. Helmik z Zufa, Łapki z Sata naszej eventowej z Gwiazdki. Tutaj ulepszona Legatana plus 5. Pierek z Bergi również ulepszony na plus 5 z krytyczną osłoną. Tancałowce, zbroja na 210 ulepszona na plus 5, jest broń z licytacji oraz strzałki z licytacji oraz są budki z wakacji, czyli tutaj już sporo legend jest ulepszonych na plus 5. 83 łowca, tutaj Helmik z Grabarza, Łapki z Urodzin naszej z Lisza. Lisz został zmieniony na dwójkę, kiedyś latały z niego tylko heroiczne łapy na 60 level i one chodziły dosyć drogo, chyba po 200 albo 120 m na telawelu, jeśli się nie mylę. Jest też Pierek z wakacji, zbroja na 8,3 składana oraz buty z Mazura i broń z licytacji 190 łowca. No, brakuje jednej legendy, niestety, ale tutaj mamy Helmik z Brecha naszej ze Stwora, Pierek z wakacji. Dwóch legend brakuje, przepraszam, nie ma jeszcze zbroi. Budki z Gonsa na Syberii, nie ma zbyt dobrego ekwipunku. Tutaj jakaś jedna legenda z Grabarza. No i myślę, że 9,5 za ten profil możemy śmiało dać. Lecimy dalej. Pudło MC, moderator czatu na Lelwani. Ostatnio była rekrutacja na moderatora czatu chyba na Aldous. Nie wiem, jakie są obowiązki, jakie korzyści z tego, więc się tam nie zgłaszałem, bo jeszcze bym mógł ich zawieść. No i przechodzimy tutaj do ocenki. Tutaj no, obok tego ekwipunku nie można przejść obojętnie. Nalewani na 40 levelu Helmik z Gobosa, Pierek z Karma naszej. Nie wiem z czego. Nie wiem, z czego on leci. Pierek z Gwiazdki, ewentualnie zbroja na 40 złożona oraz Budki z Razuglaga, 120 łowca, również fajny ekwipunek. Z Ochwidziarza mamy naszej oraz mamy czapkę z Wójta. Są łapki z Kasima, Pierek z Grubera, Budki z Wakacji oraz zbroja z Kasima. 113 mag, tutaj trzy legendy. Zbroja i Pierek z Miłka oraz Wałek z Teściowej. 76 tutaj Budki z Wakacji zeszłorocznych eventowe. I tutaj ekwipunek jest, a jednak się załadował. No, nie ma tutaj czego oceniać.
ciekawy strój. On mi przypomina tą postać z dżumy, z tą maską, jaką wtedy nosili. No i lecimy 90. mak, jest Helmik z urodzin Łapki, z Wyznawcy naszej Wielkanocy. Pierek ze zbroja. I zbrojka składana, tutaj broń z bronią oraz pomocka z licytacji, buty Skica wylotane w 2020 roku, fajny ekwipunek, 320 Paladyn, mamy hełmik z wakacji, łapki z wakacji naszej ze smoka, pierek z wakacji, zbroję złożoną oraz buty z seta i zbroja jest ulepszona bardzo fajnie na plus 5 i broń, jak i tarcza również jest ulepszona, również są ulepszone na plus 5, 244 Wojownik. Hemik z wakacji, łapki, nie wiem z czego są te łapki. Naszej z Madoka, pierek z Halloween, zbroja złożona oraz butki z Marlot. Bardzo ładny ekwipunek. No i tutaj mamy hełmik z Waenry, łapki z Nymfy, naszej z Waenry, pierek z Czajgda, zbroję na 300 level, złożoną i buty ze smoka, czyli ma dwie zbroje złożone, bardzo fajny ekwipunek. No i tutaj mamy pierek z Tezy, hełmik z wakacji, naszej z wakacji, łapki z Tezy, zbroję na 271 złożoną oraz butki z Chopesza. 210 łowca, również w uleku, hełmik z Zufa, łapki z Paja, naszej z Dema, pierek z wakacji, butki z wakacji oraz zbroję złożoną na 210 level, broń oraz strzały z licytacji, broń fajnie ulepszona. No i na Eternie jakieś tutaj EQ, ale ogólnie jest to kompletny profil, na każdej postaci ma full EQ. Szkoda, że jeszcze nie ma wielu legend ulepszonych, ale tutaj dajemy oczywiście 10 na 10 za ten profil. Cyper. Lecimy dalej do Cypra. Na światach publicznych, o, jednak miałem mówić, że nie ma się czym pochwalić, ale na Nerthusie ma bardzo fajny ekwipunek, hełmik z brata, łapki z SSK, naszej z SSK, pierek z Ogra oraz butki z Ogra, bardzo fajny ekwipunek, heroiki ulepszone na plus 5, tutaj te legendy jeszcze niestety nie są ulepszone, 265 tancerz ostrzy, 315 jeszcze tancerz ostrzy na Dream, niestety tutaj zbroja złożona na 271, jest hełmik z Waenry, naszej z Czajryda, pierek z wakacji, łapki z wakacji oraz butki z wakacji, broni strzały z licytacji. Tutaj mamy hełmik naszej Stepa, łapy z Tezy, pierek z wakacji oraz butki z Chopesza i zbroję na 224 złożoną, bronię ulepszoną na plus 5, bardzo fajnie. No i tutaj jest Woj 227, również kompletny ekwipunek. Hełmik z Madoka, łapki z Madoka, naszej z Wielkanocy, pierek z Gotha, buty z Marlot oraz zbroja składana na 227 level. 356 mag. Mamy tutaj hełmik z wakacji, pierek z Drakolisza, łapki z Nymfy, buty z Seta. No i tutaj heroiczny, unikatowy ekwipunek. Ulepszony na plus 5. W sumie nie wszystko, ulepszony na plus 5, bo orb nie jest ulepszony na plus 5, tylko na plus 4. No i tutaj też jest kompletny ekwipunek tym wojowniku z Halloween Helmik. Łapy z gwiazdki, pierek z wakacji naszej, kurwa, ktoś pisał z Agara chyba. Zbroja na 5-8 złożona oraz butki z Wielkanocy. No i tutaj myślę, że za ten profil damy 8,5. 8,5 możemy dać za ten profil, jest dosyć fajny. No i przechodzimy już do top 2. Przechodzimy do top 2, zobaczymy, czy jakieś legendy na światach publicznych posiada. Posiada jedną pomockę z Kica, także bardzo fajna legenda. Można by było tego maga sobie tu zbudować. O kurwa, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Czy to jest zmieniona grafika, czy to jest prawdziwe? Niestety zmieniona grafika. Myślałem, że to prawdziwe, ale to jednak nie jest prawdziwe. Mamy tutaj hełmik z Halloween, pierek z Halloween, naszej mamy z Przewa, łapki z gwiazdki, butki z urodzin oraz zbroję na 5-8 złożoną. Myślałem, że to są te bardzo stare legendy z Wielkanocy 2013 bodajże, jeśli się nie mylę, a ta zbroja była chyba z gwiazdki. Nie wiem, nie pamiętam, i te łapki były z gwiazdki chyba 2012, bardzo stare również, bardzo stare itemki, ale niestety
To tylko zmieniona grafika. No i kolejna postać na świecie: Dream, Helmik i Inashi z Wójta Łapki z Krochy, Pierek z Grubera, Budki z Krochy jeszcze oraz zbroja z Kasima i strzały z Renegata. Fajny ekwipunek kompletny, fajnie złożony. Czy broń mamy ulepszoną? Oczywiście jest ulepszona. Nie wiem, czy z licytacji nie byłaby po prostu lepsza, ale bardzo fajny ekwipunek. Tutaj mamy helmik oraz łapki z Maddoka. I to są po prostu inne Maddoki. Mamy Pierek z Vapora. Nashi z Dema, ten nowy Nashi z Dema. Właśnie się zastanawiam nad nim na Pandorze oraz zbroję na 227 i buty z Marlott. 144 Tropiciel, helmik z Arcymaga oraz Nashi. Mamy jeszcze Pierek od wakacji, łapki z gwiazdki, zbroję złożoną na 144 poziom oraz buty z gwiazdki, tutaj broń i strzały z licytacji eventowej. Tutaj mamy Helmik z Wiwy, łapki z wakacji naszej z Toruni, Pierek z Myszy, 180 zbroja oraz z Ryzi Budki. Tutaj mamy też bardzo fajny ekwipunek. No i tutaj mamy Helm oraz naszej z Tenrotha, Pierek z wakacji, łapki z Nymfy, buty ze Wyzwany oraz zbroja na 300 level złożona, 126 na Pandorze. Tutaj niestety niezbyt dobry ekwipunek, ale tutaj mamy full secik na Syberii, buty z Koba, Pierek z wakacji, hełm z Halloween, naszej z gwiazdki, łapy z gwiazdki oraz zbroję na 58 level złożoną. 11 minut filmu, wszystko się nagrywa. Zapomniałem sprawdzić wcześniej, byłby trochę przypał, czy to jest ewentualna legenda. Tak, to jest wakacje 2014 z Walecznego Wilka, łapki z Halloween, naszej z Agara, Pierek z Karmazyna, zbroja składana 40 oraz buty z Razia, 114 Tropiciel. Tutaj też mamy Helmik z gwiazdki, łapki z Halloween, Pierek oraz zbroja z Miłka i buty z Żywioła. Tutaj też kompletny ekwipunek, brakuje tylko zbroi na 300. Jest Helmik oraz butki z wakacji, Sterozaura, łapki, Pierek Stepa, naszej ze Smoka i zbroja na 271 złożone. Niestety zbroje nie są ulepszane. No i na Uni ma heroiczny ekwipunek tu z jakiegoś eventu, nie pamiętam kiedy można było dodać w Itan bardzo dużo legend zdobytych na świecie Dream. No i lecimy dalej do top 1. Tutaj myślę, że 10 na 10 możemy dać, bo bardzo fajny akut. Tutaj stara broń, a jednak nie stara, tylko chyba zmieniona grafika albo podobna do tej starej z Wielkanocy 49 na Gordion. Tutaj nie ma żadnych legend póki co, ale tutaj jedna postać na Nerthus. Może warto się przy niej zatrzymać. Z Wielkanocy Helmik z gwiazdki, łapy naszej z Agara, Pierre z Wielkanocy, Budki z Wielkanocy oraz zbroja na 40 level. Tutaj itemki na plus 5 heroiczne ulepszone. No i tancerz na topkę, niestety Helmik heroiczny, łapy z Nymfy, naszej z Tenrotha, Pierek z wakacji, Budki z gwiazdki oraz zbroja na 300 level złożona, zbroja ulepszona, buty ulepszone, łapy ulepszone, naszej łapy nie są ulepszone, ale naszej jest ulepszony. Tutaj Pierek w trakcie ulepszania, łapki jeszcze nie ulepszone, też fajny ekwipunek. 230 wojownik, Helmik z gwiazdki, naszej z gwiazdki, Pierek z wakacji, łapy z Wielkanocy, buty z wakacji oraz zbroja na 227 złożona. Też fajny ekwipunek. Tutaj jest 114. Łowca wylotował sobie te strzały z Renegata, zbroję na 8,3 złożył oraz naszej z Czachy. Tutaj tylko buty z wakacji. No i tutaj cztery legendy: hełm z brata, naszej z Wiwy, Pierek z gwiazdki oraz buty z Halloween. No, nie popisał się tutaj zbyt dobrze, ale tak, nie jest to zły profil. Myślę, że damy tutaj siódemeczkę za ten profil. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zostaw łapkę w górę, suba, cześć.